Szybsze szczepienie ozdrowieńców i skrócenie odstępu między pierwszą a drugą dawką to główne zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Nowe regulacje będą obowiązywały od 17 maja. W tej chwili ozdrowieńcy mogą być szczepieni najwcześniej 90 dni od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Od 17 maja będą mogli być zaszczepieni już po 30 dniach. Od poniedziałku 17 maja skrócony zostanie także okres pomiędzy dwiema dawkami szczepionek AstraZeneca, Moderna i Pfizer. Jak wyjaśniał podczas konferencji prasowej minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień, decyzja o skróceniu okresu między podaniem pierwszej i drugiej dawki jest zgodna ze stanowiskiem Rady Medycznej. I tak Moderna i Pfizer zamiast po 42 dniach, tak jak jest obecnie, podawana będzie po 35 dniach. Tyle samo, czyli 35 dni na drugą dawkę wakcyny poczekają osoby szczepione preparatem AstraZeneca. Tu zmiana jest największa, bo obecnie okres między pierwszą a drugą dawką to aż 84 dni. To nie ostatnie zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu zakomunikowana będzie decyzja o rozpoczęciu szczepień młodzieży, która ukończyła 16 lat. W tej chwili skierowania wystawione mają wszystkie osoby pełnoletnie, które obchodziły już 18 urodziny. Szczegółowe i bieżące informacje na temat szczepień na COVID-19 dostępne są na stronie internetowej gov.pl w zakładce Szczepimy się.